22 listopada 2019 roku przed godziną 22 sieradzka policja otrzymała zawiadomienie o agresywnym mężczyźnie, który przebywał na jednym z oddziałów sieradzkiego szpitala. Mężczyzna od kilku godzin był na oddziale na odwiedzinach. Personel zareagował na jego głośne zachowanie, którym zakłócał spokój pacjentek, po czym skierował się do wyjścia, ale po chwili wrócił i zaatakował 3 przebywające na dyżurce pielęgniarki, a następnie napadł na 2 pacjentki oddziału ginekologiczno-położniczego. Policjanci zatrzymali napastnika i przewieźli do komendy. Wynik przeprowadzonych badań na zawartość alkoholu wskazał, że zatrzymany był trzeźwy, jednak w organizmie 27-latka wykryto obecność narkotyków. Zatrzymany mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie. Usłyszał kilka zarzutów. Mężczyzna, który wykazał akt agresji zarówno na personelu medycznym, jak i na pacjentach Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu, został zatrzymany i zostały mu ogłoszone zarzuty, ponieważ jest to atak agresji, który spełnia znamiona wielu przestępstw, a personel medyczny korzysta z ochrony jak funkcjonariusze publiczni. Został mu ogłoszony zarzut naruszenia nietykalności personelu medycznego, jak również skierowania groźb karalnych i naruszenia i spowodowania pewnego rodzaju obrażeń ciała lekkiego stopnia u innych osób. Wszystkie te elementy składają się na możliwość przypisania mu chuligańskiego charakteru tego przestępstwa, którego się dopuścił. Dla zabezpieczenia postępowania został wobec niego zastosowany dozór policji wielokrotnego stawiennictwa we właściwej jednostce policji, a także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Kodeks karny za powyższe czyny przewiduje do 3 lat pozbawienia wolności, jednak z uwagi na okoliczności popełnienia zarzucanych czynów orzeczona kara może być zwiększona o połowę. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd.